Tak, Grzesiek, jak ocenisz swoje skoki w Pucharze Prezesa w dniu wczorajszym? A co było problemem w tych skokach? Gdzie były te błędy? Zajera to skacze słabo, bardzo słabo. Nie wiem. Będę się starał jakoś przygotować do zimy, ale... No powolutku, no nie wiem. A macie jakoś zlokalizowane te problemy z swoimi skokami? Ja mam od progu do lotu wszystko. Nic mi nie pasuje, nie wiem co zrobić. Robię tak, czy była dzisiaj możliwość skakania w tych warunkach? Absolutnie nie. Już było od rana wiadomo, że nie idzie, no i to już praktycznie... Jak jechałem tutaj na skocie, to wiedziałem, że nie będzie nic tego. Jak będą teraz wyglądać twoje przygotowania do sezonu zimowego? No jeszcze trzeba skoczyć Mistrzostwa Polski za tydzień. Na resztę będziemy starać się jak najdłużej skakać na Igielicie. Nie wiem, czy w tym roku pojedziemy gdzieś na lód, czy nie, czy od razu na śnieg. Później nie wiem. Dopiero będziemy myśleć po Mistrzostwach Polski. Tak, a próbujecie jakoś spróbować, żeby pojechać na zgrupowania z kadrą, bo wiadomo, że od niedawna teraz na własny koszt trzeba. Tak, to właśnie tak planujemy, żeby zrobić jeden obóz, ale tak, żeby były wszystkie kadry, żeby mieć możliwość z nimi trenować. Tak, jakie cele na zimę sobie stawiasz? Czy się przebić jakiś? No, chciałbym się przebić, no a czy się przebije, to nie wiem. Dobra, dzięki za wywiad, powodzenia życzę.